obrad organu gminy są regulowane tylko i wyłącznie w ustawach, w statucie, natomiast nie mamy takiego zapisu. A jeżeli chodzi o ograniczenia co do jawności obrad komisji? Jawne są. I dostępu osób nieproszonych, tak? Jawne są, tak. Aha, no to jasne. Dobrze, proszę Państwa. Ja mogę Państwu odczytać, ponieważ dzisiaj takie pytanie padło już. Artykuł 11 ustawy o samorządzie gminy stanowi, że działalność organów gminy jest jawna, a jawność ta obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję Rady Gminy, posiedzenia i komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonania zadań publicznych, tylko uchwał posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy. Ograniczenie jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Ponieważ dzisiaj takie pytanie miałam, Pani Przewodnicząca, więc... Dobrze, dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Nie mam czasu, nie jest. Dobrze, proszę Państwa, minęła godzina 9, więc witam Państwa radnych. Otwieram 18 posiedzenie Komisji Budżetu Finansów Inwestycji Gospodarki Gminy. Stwierdzam, że na sali jest wymagane kworum. Pani Wasilewska zgłaszała, że się spóźni. Witam również przybyłych gości, pana wójta, panią sekretarz, panią przewodniczącą Rady Gminy, pana doradcę, panią skarbnik, panią Beatę Gałek, przepraszam, pana Pawła Okonia, protokolantkę i oczywiście media. Proponowany porządek posiedzenia. Pozwolicie Państwo, że ja sobie usiądę. Pierwsze, proponowany porządek posiedzenia. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu Finansów Inwestycji Gospodarki Mieniem Komunalnym z 2015 roku. 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Finansów Inwestycji Gospodarki Mieniem Komunalnym. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na 15. sesję Rady Gminy. I tu będą tak, a projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok, b, projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, c, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi puławskiemu na realizację zadań pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2534L w miejscowości Karmanowice, d, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi puławskiemu na realizację zadań pod nazwą przebudowa chodnika przy ulicy Wałżyckiej w ciągu drogi powiatowej numer 2235L w miejscowości Wąwolnica. E. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi puławskiemu na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej numer 2552L Wąwolnica Poniatowa. F. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi. I w sprawie uchylenia uchwały nr 22, łamane przez 131 przez 13 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 278 położonym w Celejowie, stanowiącej mienie gminne. 6. Zamknięcie posiedzenia. Czy pan wójt albo ktoś z radnych ma jakieś uwagi do proponowanego porządku posiedzenia? Nie widzę. Z braku propozycji zmian głosujemy nad przedstawionym porządkiem obrad. Kto z radnych jest za takim porządkiem posiedzenia, proszę o podniesienie ręki do góry. 6 radnych za. Ktoś się wstrzymał? Ktoś jest przeciw, przepraszam, nie ma. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję.
Zatem przechodzimy do kolejnego punktu naszego posiedzenia. Jest to sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Gospodarki Mieniem Komunalnym z 2015 roku. Państwo radni otrzymaliście sprawozdanie. Ja sobie pozwolę to sprawozdanie przeczytać. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym za 2015 rok. W roku 2015 Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym odbyła 13 posiedzeń, w tym 12 komisji wspólnych. Poszczególne komisje odbywały się w następujących terminach i dotyczyły poszczególnych spraw. Komisji z 15 stycznia 2015 roku. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok oraz zaopiniowanie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, omawianie spraw bieżących. Komisja z 23 marca 2015 roku. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżet, Finansów, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym na 2015 rok oraz zaopiniowanie projektów uchwał na 5. sesję Rady Gminy. I były to projekt w sprawie zmiany statutu gminy Wąwolnica, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wąwolnica na 2015 rok, w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wąwolnica w roku 2015, w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok, w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w sprawie udzielania pomocy finansowej powiatowi puławskiemu na realizację zadania wykonanie chodnika w miejscowości Karmanowice przy drodze powiatowej 2534L, w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na ratę spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących gminie Wąwolnica lub jej jednostkom podległym i omawianie spraw bieżących. Komisja 7 maja 2015 roku. Dotyczyła omówienia wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz omawianie spraw bieżących. Komisja z 27 maja 2015 roku. Zajmowaliśmy się zaopiniowaniem projektów uchwał na 7. sesję Rady Gminy oraz analizami sprawozdań ze szkół i przedszkoli gminy Wąwolnica oraz omawianie spraw bieżących. Komisja z 9 lipca 2015 roku. Zapoznaliśmy się z informacją o funkcjonowaniu jednostek OSP oraz o sposobie udzielania im pomocy finansowej, jak również z informacją o funkcjonowaniu klubu sportowego Wawel i sposobie udzielania klubowi pomocy finansowej oraz omawianie spraw bieżących. Komisja z 26 sierpnia 2015 roku. Zaopiniowanie projektów uchwał na 9. sesję Rady Gminy, uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąwolnica na 2015 rok, uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 27/153/13 z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica. Uchwały w sprawie zmian uchwały nr 29/150/09 z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica i omawianie spraw bieżących. Komisja z 15 września 2015 roku. Zapoznanie się z działalnością Stowarzyszenia Maszki. Dotyczy funkcjonowania szkoły w Rąblowie, analiza sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za pierwsze półrocze 2015 roku, analiza informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za pierwsze półrocze 2015 roku, podsumowanie dożynek, wyjście w teren
i zapoznanie się ze stanem technicznym budynków, Gminnego Domu Kultury, Gminnej Biblioteki, Oczyszczalni Ścieków, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola. Omawianie spraw bieżących. Komisji 17 września 2015 roku. Analiza sprawozdań z wykonania budżetu za pierwsze półrocze szkół i przedszkole gminy Wąwolnica oraz przygotowanie do roku szkolnego. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku Gminnego Domu Kultury, Gminnej Biblioteki. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Analiza informacji sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze Zakładu Gospodarki Komunalnej. Analiza informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku. Analiza informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku i omawianie spraw bieżących. Komisja z 8 października 2015 roku. Plan tworzenia zespołu szkół. Przedstawienie planów działania wójta związanych z rozwojem gminy na najbliższe lata, omawianie spraw bieżących. Komisja z 22 października 2015 roku. Zaopiniowanie projektów uchwał na 10. sesję Rady Gminy Wąwolnica. Uchwały dotyczyły zagospodarowania przestrzennego gminy. Debata na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Wąwolnica z udziałem przedstawicieli policji. Omawianie spraw bieżących. Komisja z 4 listopada 2015 roku. Zaopiniowanie projektów uchwał na 11. sesję Rady Gminy Wąwolnica. Uchwały dotyczyły podatków na 2016 rok. Omawianie spraw bieżących. Komisja z 26 listopada 2015 roku. Analiza z wykonania budżetu za trzeci kwartał, opiniowanie budżetu gminy na 2016 rok, opiniowanie wieloletniej prognozy finansowej, omawianie spraw bieżących. Komisja 14 grudnia 2015 roku. Ostateczne opiniowanie w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2016 rok, ostateczne opiniowanie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, omawianie spraw bieżących. Sprawozdanie sporządziła przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym Ewa Żybut. Kto z radnych jest za przyjęciem sprawozdania w takiej formie? Proszę o podniesienie ręki do góry. 6 radnych za. Czy ktoś z radnych jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych. Pozytywnie. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym. Również Państwo radni otrzymaliście taki plan pracy na 2016 rok. Pozwolę sobie przeczytać. Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym. Plan pracy na 2016 rok. 1. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetowej na 2016 rok. 2. Opiniowanie projektów uchwał przed sesjami Rady Gminy. 3. Rozpatrywanie spraw kierowanych do komisji. 4. Wnioski do realizacji na rok 2016. 5. Opiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. 6. Opiniowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok. Słucham? 7. Analiza informacji z wykonania budżetu gminy na rok 2015. 8. Analiza informacji z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za rok 2015. 9. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za pierwszy kwartał 2016 rok. 10. Analiza
informacje ze sprawozdań działalności jednostek organizacyjnych gminy, gminnej biblioteki publicznej, gminnego domu kultury, zakładu gospodarki komunalnej oraz informacji dotyczących funkcjonowania szkół i przedszkoli z terenu gminy Mądomica. 11. Informacje gminnego ośrodka pomocy społecznej o stanie bezrobocia na terenie gminy i sposobie jego zmniejszenia. 12. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu jednostek OSP w gminie. 13. Analiza informacji o działalności gmin, stowarzyszeń i sposobie udzielania im pomocy finansowej. 14. Analiza informacji o działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej za pierwsze półrocze 2016 roku. 15. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium wójtowi gminy. 16. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku. 17. Analiza informacyjna o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok. 18. Analiza informacji o realizacji zadań inwestycyjnych gminy. 19. Zapoznanie się z informacją o przygotowaniu szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego. 20. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za trzeci kwartał 2016 roku. 21. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok. 22. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2017 rok. 23. Zaopiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok. 24. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej z 2016 roku. 25. Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok. 26. Sprawy bieżące oraz sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb rady gminy oraz tematy zgłoszone przez wójta. Przewodnicząca komisji. Kto z radnych jest za przyjęciem proponowanego planu pracy komisji na 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki do góry. 6 radnych za. Czy ktoś z radnych jest przeciw? Nie widzę. Ktoś z radnych wstrzymał się? Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, mogę zadać pytanie odnośnie tych sprawozdań? Tak. O tryb, bo my mamy jutro na sesji w 19 punkcie sprawozdanie z prac poszczególnych komisji Rady Gminy za 2015 rok i chciałabym zapytać, my to przyjmujemy w formie też również głosowania? Czyli głosujemy to, czy po prostu przewodniczący odczytują i to jest koniec? Do tej pory była taka praktyka, że Państwo odczytywali i jeśli ktoś nosił uwagi, to były te uwagi uwzględnione i stanowiły to zawarte w protokole. Jeżeli nie ma w programie sesji jako podjęcia uchwały, w związku z czym Państwo złożą na ręce przewodniczącej rady. Tak, i się dołącza do protokołu. Dołącza do protokołu, tak, i stanowi do dokumentu. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, zatem przechodzimy do następnego punktu. Jest to zaopiniowanie projektów uchwał na 15. sesję Rady Gminy. Pierwsza uchwała, są to zmiany w budżecie gminy na 2015 rok. Proszę tu o 16 rok. I proszę tu o zabranie głosu panią Skarbę. Zacznę od dochodów. Mamy tylko jedną zmianę. To są kwestie uwagi wojewódzki. Decyzją wojewody lubelskiego zwiększono nam już pierwsze środki na 500+. Jest to 9900. Jest to w dziale 852,95 w opiece społecznej. I ta sama kwota jest po wydatkach, tylko rozbita na paragrafy. To jest tylko jedno zwiększenie. Teraz załącznik numer 2, wydatki. I tutaj tak, jest z rezerwy, tutaj 758. Na której stronie? Na pierwszej. Na pierwszej. Tylko tak powiem ogólnie, że z rezerwy zdejmujemy 49 tysięcy i chciałabym powiedzieć, co w tej kwocie jest. I pozostałe to są tylko przesunięcia w oświacie i w OPS-ie. Oprócz tego 9500+. To zdejmujemy 49 tysięcy z rezerwy. I w tej kwocie mieści się na pierwszej stronie 4000
w dziale 750-95. To jest ta kwota, którą omawialiśmy na początku planowania budżetu, te 4000 na zakup samochodu dla tych dzieci niepełnosprawnych do Nalęczowa. Następnie też na pierwszej stronie do oświaty 10000, bo tam jest 4 zmniejszenie, 14 zwiększenie, te 4 to są przesunięcia. Szkoły podstawowe 801, a ta kwota to jest dla gimnazjum zwiększenie na remonty, bo tutaj na wniosek pani dyrektor na drugiej stronie 427 paragraf mieliśmy 20000, 801 10 w gimnazjum, dokładamy jeszcze 10, żeby było 30, bo odłożyliśmy ten remont na ten rok w związku z zaleceniami i było mało te 20000. Trzeba było jeszcze 10. I to będzie ta sama gimnastyczna kwota? Okna były wymienione, to jest to? Część okien, tak. Tak, to było zwiększenie na okna. A poza tym to ten remont, który był omawiany przy planowaniu budżetu. Czyli co? Musiałam powiedzieć pani dyrektor, bo nie wiem, co w tym się może mieści. Pan wójt powie, może się mieści w tych pieniądzach, tych 30 łącznie. To znaczy, to jest, to są te remonty zaplanowane na lipiec. Musi się remont odbyć, jeżeli chodzi o... W związku z zaleceniami. Jeżeli chodzi o zalecenia sanepidowskie, plus jeszcze te okna, które te zostały okna, 10 to jest na okna, wykonane. A ja tylko dodam, pani dyrektor omawiała, jak tutaj byli dyrektorzy te potrzeby. Może ja tylko dodam, że ten remont okien musiał być wykonany, ponieważ były to stare okna już nie wymieniane od początku tak naprawdę budowy budynku i doszliśmy do wniosku, żeby... te warunki bytowe w szkole były przyzwoite, to 7 okien zostało. A poza oknami co jeszcze? No i te środki są przeznaczone, bo mówimy o 30000, tak? Tak, łącznie. Okna plus ten remont, który jest planowany na lipiec, na lipiec. Czyli co, podłogi ściany, czy co? Podłogi. A ty to ale... I wymiana paneli na inne? Bo tam są panele, jak nie tam jest parki. Tam panele są, tu jest parki. Na górze jest panelem, na dole jest pierwszy piętro, jest parkiem. I ten parkiem będzie remontowany? To będzie remont wykonywany, cyklinowanie, lakierowanie, także. A czy te łazienki, które tutaj pani przewodnicząca chyba uczniów, co mówiła o tych łazienkach, też będą tutaj w tym remoncie uwzględnione? Łazienki. Ja myślę, że te 20000 to jest tylko na podłogę. Ale o których łazienkach? To zawsze w tamtym roku była tutaj przewodnicząca. Z tego, co mówiła pani dyrektor, to te 20 miały być tylko na podłogę. Łazienki to tam interwencyjnie spłuczkę i teraz te 10 na ogół. Nie ma remontu. Ale łazienkach mówimy o spłuczkach, czy mówimy o zlewach? Panie Lucie, pamiętam jak tutaj była przewodnicząca uczniów z gimnazjum, przedstawiała się i mówiła o łazienkach, że proszą też o remont łazienki. To remonty są dokonane, na bieżąco to robimy. Drzwi nie było, drzwi są wstawione. To są takie bieżące rzeczy, to jest zupełnie inna rzecz, to są sprawy bieżące. Zalecenie w Teraz zalecenie czytałam. Teraz pytanie do pana wójta, od pani przewodniczącej, ale ja może tak uszczegółowię. Jeżeli chodzi o powierzchnię remontowaną, zalecenie sanepidu, wszystkie sale lekcyjne, które są parkietowane, mają być wycyklinowane, ponieważ nie były cyklinowane i nie było podawane renowacji chyba od 20 lat na stronie gimnazjalnej. To było zalecenie na 15 przesunięte. Tak, rzeczywiście na drugim piętrze był zerwany niestety parkiet i położone panele, które już one podlegają uszkodzeniu, ale w salach są parkiety i piętro niżej, czyli pierwsze piętro tego skrzydła starej podstawówki gimnazjum obecnie, korytarz plus wszystkie sale miały być. Jeżeli chodzi o toalety, to jest staraniami dyrekcji przy współpracy z organem zostały kupione drzwi do pisuarów, żeby zatkać jeden pisuar w toalecie męskiej i zostały wymienione spłuczki w toaletach żeńskich, także tam plus jakieś lustra, taka kosmetyka, wiadomo, że tam zalecenie sanepidu było, aby w ogóle ilość łazienek była większa, no koszt łazienki i znalezienie lokalu na tą łazienkę to jest w tym momencie chyba nie do uniknięcia. Dobrze by było, gdyby to było w przyszłości oczywiście. Ja to wyjaśnię. A czy stan parkietu zależy od tego, że tam cieknie z dachu? To też między innymi o to chodzi? Czy on po prostu jest zużyty?
jest i zużyty, ale te szkody, szczególnie tam w klasach w czwórce i w trójce i w siódemce pod czwórką były wynikiem uszkodzeń też atmosferycznych, no bo tam był naciek. No właśnie, bo to dach zostaje stary, czyli będzie dalej. Naciek jest zlikwidowany. Był likwidowany, ale tak samo był likwidowany w gabinecie pedagoga i ja w wyniku zalegania śniegu na dachu miałem kran. Znaczy zaczęło mi nagle ciec takim grubym strumieniem po nogach. I to z dachu niestety. Tak. Ale poczułem wilgoć wszędzie tam. Więc pytanie jest takie, jaki jest sens zrobić parkiet, jak będzie ciekło wsi zimą i jesienią. Może trzeba zrobić coś z dachem jakimś sposobem. Bo to jest. Taka to są zalecenia przyjęte z ubiegłego roku. Jeżeli nie wykonamy, to sanepid naloży karę. Wie pani, nie zgadzasz, tylko to jest remont. No, jaki jest sens robić, jak będzie ciekło jesienią, zimą i wiosną. I znowu będzie podnosić parkiet i znowu będzie problem. Będziemy, pani przewodnicząca, wkrótce rozmawiać tutaj na komisji na temat planowanych inwestycji i możliwych źródeł finansowania tych inwestycji, bo jest taka koncepcja, aby na tak zwaną termomodernizację uzyskać środki i właśnie obiekt szkolny objąć tą termomodernizacją tak zwaną głęboką. Wówczas też byśmy kwalifikowali może wymianę tego dachu. Może pokryciem dachu, bo to inaczej nie może być. Myśmy ostatnio uszczelniali, słuchajcie, panowie z gospodarki ostatnio uszczelniali ten dach i mam nadzieję, że to takie doraźne uszczelnienie też przyniesie efekt w postaci braku tych nacieków. Natomiast sami dobrze wiecie, żeby zrobić kompleksową naprawę dachu, no to koszty są po prostu ogromne. Potrzeb jest bardzo dużo. Tutaj też przewodnicząca ma rację, że jeżeli zrobi się parkiet, a naciek będzie dalej, to tak jakby problem de facto w jakimś stopniu zostaje, tak? I trzeba tak jakby te dwie rzeczy załatwić. No myśmy uszczelniali ten dach i myślę, że będziemy go dalej tutaj, jeżeli będzie dalej ten problem, będziemy to dalej czynić takim sumptem, powiedzmy sobie, gospodarskim. Natomiast, no tak jak tutaj pan doradca powiedział, planujemy również taką termomodernizację, ponieważ no, jest ona konieczna. Ja tylko zaznaczę, że też przy wymianie tych okien orientowałem się, czy wymiana tych okien jest dobra w tym momencie pod kątem właśnie planowanej modernizacji, bo chodzi o to, że później też muszą być spełnione pewne normy, jeżeli chodzi o sprzęt, w tym wypadku okna. I te okna jak najbardziej spełniają te aktualne normy, więc one nie będą musiały być wymieniane przy ewentualnej termomodernizacji, to jest bardzo istotne. Ja tutaj rozumiem też pewnie pytania pani przewodniczącej, bo rzeczywiście w przypadku tego łącznika do sali gimnastycznej tutaj ten problem jest ogromny i to rzeczywiście wymaga dokładnej diagnozy i dalszych remontów, bo nawet ten sam fakt, że parking jest wyżej od budynku i przy samym łączniku jest taka niecka, z którą spływa woda. Spływa woda z urwanych rynien i cieknie też z parkingu, no ta woda stoi, podchodzi i ten budynek tam niszczy i od góry, i od dołu i no to jest dramat. Także rzeczywiście takie przyruchy łatania gdzieś tej płytki, no to w tym wypadku no to są bezsensowne, bo to podmywa od góry, podmywa od dołu i to w konsekwencji, nie wiem, te naprawy elektryczne i wieczne spięcia, wywalanie korków, plus odpadane płytki tym, to do kasacji będzie. Bez jakichś większych modernizacji po prostu. Może tak będzie to zburzyć, to będzie nowy, nie wiem. Tak, nie wiem. Musimy robić kapitalnie. No jakbyśmy tak szli dalej, to tak naprawdę każdy budynek użyteczności publicznej, łącznie z gminą, kryto eternitem, łącznie z budynkami, które no, były powiedzmy gdzieś tam remontowane po drodze, no też wymagają już bieżących nakładów, które tak naprawdę są ogromne. Sami wiecie, ile jest potrzeb tak naprawdę. Ja też nie jestem zwolennikiem tak zwanego lepienia dziur, natomiast na to porządne robienie trzeba po prostu znaleźć środki i też postaram się robić. Dobra, czy mamy 30 tysięcy na te remonty zaplanowane? Tak jest, tak? Pani skarbnicy. Pozostała kwota z rezerwy to jest... mam to w załączniku numer 4 i w załączniku numer 2 na stronie ostatniej, trzeciej.
to są dotacje udzielone w trybie artykułu 221 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli 30 tysięcy planowane jest dla klubu sportowego i 5 tysięcy dla organizacji pożytku publicznego w celu jak ustalaliśmy przy planowaniu budżetu. I teraz ta kwota jest przesunięta z rezerwy na poszczególne działy. I to wszystko. Czy z tej dotacji klub sportowy później w jakiś sposób będzie się musiał z nami z gminą rozliczać? Oczywiście. Tak, to znaczy przede wszystkim jeszcze będzie jeden konkurs. Jest chyba teraz ogłoszony odnośnie tych, tak? Bo jeden był unieważniony. To może pani chciała, się wypowiedziała, że może, bo pierwszy konkurs był unieważniony. Pierwszy konkurs był unieważniony. A teraz został ogłoszony konkurs na kulturę i sport, znaczy na kulturę i na sport. Czyli na dwa zadania, do składania ofert i do pierwszego. Ja uważam, że na klub sportu może jest troszeczkę za dużo, żeby na później na szkołę. To jest ogólnie na sport na razie. Bo jeszcze, no, to jest konkurs. Nie wiadomo, konkurs, to na konkursie wystartuje. Na sport i na działa. Z jakimi potrzebami? Można było pisać projekty przecież. Każdy może wystartować. Zgodnie z ustaleniami, tak jak rada ustaliła przy planowaniu budżetu. Czyli można na przykład zostawić za 20 tysięcy, a te 10 przekazać na szkołę. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania? Dobrze, proszę Państwa, zatem przechodzimy jeszcze, do... Ale przepraszam, tak? Proszę bardzo. Jeszcze są dwa załączniki, nie omówiłam. Załącznik Fundusz Sołecki, ale to są tylko tutaj poprzesuwane paragrafa, dlatego że tam był jakiś zakup takiego sprzętu, który nie może być jako wyposażenie świetlicy, tylko w innym paragrafie. To dotyczy Celejowa, Rąblowa i Kębła, a tu tylko paragrafy są zmienione. I drugi załącznik, wydzielony rachunek przedszkola samorządnego w Mągolnicy, jest utworzony ten paragraf 2400 351 zł. Jest to kwota, która została na koniec roku, na 31 grudnia, na koncie niewykorzystanej. Ona została przekazana na konto gminy, ale musi być ujęta w tym roku, w tym załączniku. Wkłada, i ona została wpłacona jako wpłata do budżetu, te 350 zł. A pani skarbnik, remont rodzinny, czy to chodzi o festyn rodzinny? Tu mam w tym 3 tysiące, to mam chodzi o festyn rodzinny. Tak, tak, tak. Tak. A wracając do tej kwoty 30 tysięcy na te, na sport, czy to musi być taka kwota 30, czy możemy ją obniżyć do 20-30 tysięcy? Tak, ustaliliśmy przy planowaniu budżetu, bo to był na miejscu z radą i ja. Zgodnie z tymi ustaleniami po prostu tak było. Czy tu się nie da nic zmienić? No dobrze. Pan radny był. No krótko, że wiem, że była też rozmowa, że wrócimy w nowym roku. Trzeba zaprosić przedstawicieli KSW i młodzież uszczęszczającą na zajęcia. Tak, to jest na razie na tyły przesunięta. Niech posłuchają. Konkretnie nie jest jeszcze przeznaczona. Tylko ogólnie na sport. Nie musi być też wykorzystana w całości. Ale na razie jest, bo w programie jest tak ujęta i tutaj w budżecie, tak jak ustalaliśmy, tak przesunęłam po prostu na działy, żeby nie była prezentacja, tylko na poszczególne działy. A jutro chyba na sesję zaproszę zarząd KSW w takim razie i przedstawicieli młodzieży, niech się wypowiedzą. Jaka jest zasadność takiego wydatku? Rozumiem, że to nie będzie tylko oferta KSW, tylko każdy może składać. Każdy może składać. To niekoniecznie, że KSW. Oczywiście, ale on złoży 3 razy. To jest forma konkursowa, to nie jest konkurs skierowany do jednej osoby. Tak jak nazwa wskazuje, konkurs. Każdy ma prawo wziąć udział. Czy jeszcze jakieś pytania? Zatem przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Sześciu radnych za. Kto z radnych jest przeciw, przepraszam, pozytywnemu zaopiniowaniu projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Nie widzę. I kto wstrzymał się? Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Jest to w sprawie zaliczenia druku do kategorii dróg gminnych. I proszę tu o zabranie głosu panią Beatę Gałek. Projekt uchwały dotyczy dwóch dróg gminnych, które nie były objęte klasyfikacją, a w samym projekcie uchwały wnosimy objęcie ich klasyfikacją, klasyfikacją dróg gminnych, czyli określa, żeby miały swój numer. Czemu to ma służyć? Droga w Celionie jest to ta droga, która prowadzi do zakładu. Jest ona częściowo już utwardzona w tym stanie. Mamy projekt, częściowo już został roboty prowadzone. Został złożony wniosek do PROW-u na wykonanie kompleksowego remontu tej drogi. I z punktu widzenia tego nawet wniosku, czy tego konkursu, który był ogłoszony, warunkiem później realizacji i rozliczenia się z urzędem marszałkowskim jest to, że ta droga była objęta numerem. Więc jaki by skutek nie był, ale ta droga z punktu widzenia komunikacyjnego będzie miała dany numer. Jest to procedura, jak jest złożona, przez wszystkie etapy musi przejść, żeby na końcu zarząd województwa nadał numer. Czyli jesteśmy teraz na etapie po pozytywnej opinii zarządu. Teraz jest uchwała po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym. Jak już się wszystko ogłosi, dopiero będziemy dostępować do zarządu jej orzeczenia o nadanie numeru. To jest po prostu to jest klasyczny tryb nadawania numeru dla dróg gminnych. A druga droga dotyczy drogi w Zarzece. Jest to odcinek drogi gruntowej, gdzie na większym fragmencie jest droga w wąwozie. Żeby się ubiegać o środki, tak zwane wąwozowe, czy na usuwanie skutków, musi być ona objęta klasyfikacją drogi gminnej. Więc jeżeli nie ma numeru, nie można składać wniosku, nie można się ubiegać o środki. Jest to ta droga wytypowana z punktu widzenia potrzeb. Jasny ma stan, że tak powiem, lokalizacji, bo niektóre drogi tam są nie do końca w ciągu drogowym i jakby na tym etapie, w tym momencie ta lokalizacja odpowiada, żeby tej drogi nadać numer i później ubiegać się o środki na utwardzenie wąwozów. Drugie, pozostałe trzy uchwały są to typowe uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej powiatu na jego zadania. Czy jakieś pytania dotyczące tego projektu uchwały? Ja mam pytanie. Chodzi, bo tak, w Celejowie mamy dwa numery działek. Jest działka 782 i 779. Czy to chodzi o jedną drogę? Tak. Ona się składa z dwóch działek? Tak, to znaczy to jest jedna droga od drogi wojewódzkiej do zakładu, do bramy. A niech mi pani wytłumaczy, bo wiem, że w ubiegłym roku była częściowo ta droga remontowana też ze środków z urzędu. Tak. I czy przy tym remoncie wtedy nie była wymagana numer tej drogi? Nie, bo FOK to jest fundusz dotyczący ochrony gruntów rolnych, dojazd do pól. Więc to jest inny budżet i inne zasady. I jeszcze taką prośbę mam, bo czy jest taka możliwość, żeby ewentualnie pod projekt takiej uchwały podczepiać taki załącznik z mapką, w którym miejscu ta droga... Załącznik może być prowadzony na komisjach, bo załącznik obowiązuje do opinii zarządu i do opinii zarządu szły załączniki mapowe i zarząd się na ten temat wypowiadał pod względem lokalizacji z załącznikami. Rozumiem, teraz zarząd powiatowy. Tak. Oni jakby opiniowali lokalizację i mieli dokumenty z mapami. Teraz po prostu można tylko ewentualnie przynieść na komisję i sprawdzić, która to jest droga. Ale raczej do uchwał się nie stosuje załączników graficznych. Bo to już zostały omówione przez zarząd powiatu. A ta droga w Zarzece to jest taka typowo gruntowa i ona prowadzi tylko do pól, czy do jakichś zabudowań ogólnych? To znaczy ona jest... Są też zabudowania po prostu. Zabudowania są. Tak. To jest tutaj. Częściowo stanowi dojazd do zabudowań, częściowo do kruch. Jak jest rozjazd, jak jest droga pod górę, tylko pana prosto, to w lewo tutaj jest ten taki wężyk, taki przesmyk tutaj na górę. To tak jakbyśmy chcieli do Kirkutu dojechać, tylko tak jakby, no jak pan mówi, tu gdzie pan Kirkutu mieszka, w lewo. Nie chcę nazwiskami operować, żeby można... No może głowę przynieśmy po prostu. Tak.
Jaki jest rozjazd? W prawo na wierzchowinę, no, w lewo w drogę. I tam jest tak. Tutaj koło stodoły, więc zabudowaniami w górę. To jest dowodne do losu. Jak szerokość tej drogi jest? To znaczy, na pewno około 3,5 było dosyć prosta i równa była. A to jest dosyć długa, kilometr i 1140 metrów. No tak, tak tutaj. Pani sobie już pani Beata zaraz przyniesie. Pokażemy na mapce państwu. Wszyscy wiedzą, co to było. Druga do nich. Pytanie moje do radnych. Czy pani Beata ma pójść teraz po tą mapkę, żeby każdy zobaczył, gdzie to jest, czy przechodzimy do opiniowania? Nie, a... nie, musimy zobaczyć. Ja bym chciał też zobaczyć na tym głosu. To zrobimy 5 minut przerwy. Pani Beata w tym czasie przyniesie mapkę i będziemy przechodzić dalej do tego. Dziękuję. Zostawiam posiedzenie komisji po przerwie. Pani Gałek dostarczyła mapkę. Widzę, że radni już się zapoznają. Przekształcanie nadanie tylko tytułu drodze po to, żeby móc się nią opiekować jako drogą gminną. To nie jest wyznacznik inwestycji czy nie inwestycji. To nie jest wyznacznik wydawania pieniędzy. To jest kwestia administracyjna. No. A to nie można za jedno zamaczyć wszystkie te drogi na terenie gminy? Nie, dlatego że to jest z punktu widzenia ustawy o drogach, to trzeba jakby rozmyślnie to robić, bo pewne są obowiązki później już na zarządce drogi nałożone, prawda, jeżeli objęta jest klasyfikacja drogi publicznej, prawda, i z punktu widzenia i lokalizacji gruntów przy tej drodze, i odśnieżania, i eksploatacji, i później tej samej dokumentacji drogowej, bo każda droga publiczna powinna mieć swoje dokumentacje, czyli książkę obiektu, oznakowanie, projekt stałej organizacji ruchu, prawda? Więc tutaj w przypadku tego odcinka to raczej jest wyjście naprzeciw, żeby można było ten odcinek wąwozu utwardzić tak jak należy, prawda? Na tym pierwszym swoim odcinku, bo będzie tam jest dojazd do pól, no to wtedy można już wtedy korzystać z funduszu FOGR-u, żeby utwardzać, ale tu jest raczej, żeby można było ten grunt formalny przygotować, jeżeli będzie możliwość ubiegania się o środki tak zwane wąwozowe, żeby ten odcinek wąwozu, który sprawia dużo, że tak powiem, problemów z punktu widzenia tych okresowych nawałnic, że to wypłukuje się wąwóz, prawda, dla wąwozu. Zgadza się, wszystko się zgadza, tylko wie pani, przez poprzedni rok rozmawialiśmy o drodze w Celejowie, tam też są dwa wąwozy. I jest to droga też do zabudowań, tam chyba na samym końcu jest 4 zabudowania. I moim zdaniem by było lepiej by było
utwardzić te dwa wąwozy tam, żeby ludzie mieli ten przejazd, niż droga, która prowadzi do pól. I ja tak uważam, że tutaj jest praca dla Komisji Rolnictwa. Za poprzedniej kadencji tak było, że komisja wyjeżdżała w teren i wszystkie te drogi oglądali, sprawdzali i później ewentualnie niech komisja, jak będzie już na miejscu, sprawdzić te drogi, no to podejmie jakieś wnioski, które drogi ewentualnie w pierwszej kolejności. Chciałbym też takie pytanie, bo ja po prostu nie znam motywacji, bo tej drodze nigdy, chyba mówię do pani Gałek, mam takie wrażenie. Nie znam problemu związanych z tą drogą. Dlaczego, skąd wybór na tą drogę? Żeby się nią zaopiekować. Bo nie słyszałem od mieszkańców żadnych zażaleń. Nie znam wnioskodawcy, który wnioskował o... Przepraszam, czy jest diafonda? Kogoś z was? Nie. To trzeba szukać dalej. Pani może się odniesie do pytania. Pani słuchała, tak? Nie, słuchałam, tylko że tutaj, że tak powiem od razu... Znaczy, od razu rozważaliśmy, tak? Może ja coś powiem na ten temat. Proszę bardzo. Rozważyliśmy na jesieni problem tutaj wspólnie z urzędnikami, którzy się zajmują bieżącym utrzymaniem drogi. No, że nie ma drogi, która by się kwalifikowała pod uzyskanie tych środków wąwozowych z punktu widzenia formalnego, czyli nie ma nadanych numerów. Rozważaliśmy tutaj różne odcinki dróg. Z panem wójtem jeździliśmy po tych drogach tutaj w terenie i wytypowaliśmy tamtą drogę z tej racji, że częściowo stanowi ona w początkowym swoim odcinku dojazd też do posesji, w górnej części stanowi dojazd do pól. A przede wszystkim to, że ten wąwóz ulega ciągłej degradacji i na mury, które płyną po zlewach tym wąwozem, wypływają na drogę na dole, na drogę asfaltową, tam gdzie są zabudowania, posesje. Więc myślę, że to ma sens, jakby docelowo utwardzenie tej drogi. Oczywiście to, co dzisiaj tutaj Państwo podejmiecie, ewentualnie zaopiniujecie, to jest kwestia taka zupełnie formalna, prawda? Czyli nadanie numeru, jakby danie pewnych możliwości. Natomiast jak najbardziej ten pomysł, który tutaj Pan Radny mówi, żeby powiedzmy w jakiś sposób przejrzeć te drogi, szczególnie teraz na wiosnę, drogi gminne z Komisją Rolnictwa. Myślę, że to możemy zrobić i wytypować kolejne, nie wiem, dwie, trzy drogi, którym warto byłoby nadać numery i wtedy no, to daje jakieś tam możliwości, ewentualnie są jakieś źródła, dostępne źródła finansowania budowy dróg czy modernizacji, żeby się o takie środki ubiegać. Zrozumiałem, dziękuję. Ja to zrozumiałem, ale głównie chodzi, że tam na mulanie tego piasku, tego wąwozu, wymywanie, to nie jest właśnie wina drogi, tylko tam jest jeszcze wąwóz niżej. Tam, co nie ma drogi, to jest właśnie ten przyczynę, dlatego ten piach wypływa, kamienki. No więc po kolei jest tak dużo jest, potrzeb, niewątpliwie, i próbujmy coś robić, a nie na początku i od razu piętrzyć problemy, bo w ten sposób do niczego nie dojdziemy. To jest formalność dzisiaj, nadanie numeru drodze, to nam otwiera możliwości. Mam nadzieję, że Państwo radni dostrzegą takie możliwości i taką uchwałę podejmą, bo to będzie korzystne tutaj dla mieszkańców. No tak, tylko tak jak, bo tutaj Pana Wójta nie było w tym czasie, kiedy mówiłem o tej drodze w Celejowie do tych Kulc. Tam też są dwa wąwozy i na przykład czy nie lepiej by było utwardzić te dwa wąwozy, żeby był chociaż jakiś tam część. Panie Rady, dzisiaj nie podejmujemy decyzji na temat utwardzania któregokolwiek wąwozu. Dzisiaj wskazujemy tutaj wspólnie z Panem Wójtem, z urzędnikami, wytypowaliśmy te dwie drogi, bo tu jest, też jest taka potrzeba, mieszczą się. Pozyskania środków zewnętrznych. Tak. Natomiast to, co Pan mówił, Panie Kondonek,
trzeba zrobić taką komisję, może właśnie po świętach, w kwietniu. Ja bym tak proponował, żebyśmy rzeczywiście zrobili komisję w terenie wyjazdową, pojechali, Państwo wiecie, w konkretne miejsca, może to na pewno to w ciągu jednego dnia nie uda się zrobić, i popatrzeć, wytypować kolejne jakieś odcinki dróg, tak żebyśmy mieli taki plan na przyszłość, prawda? I jakąś hierarchię wprowadzić, że które tam ważniejsze, które większe potrzeby są. Bo nie każda droga kwalifikuje się na dofinansowanie na tak zwane usuwanie skutków klęsk żywiołowych, czyli bo to musi być wąwóz, musi on spełniać odpowiednie warunki. Oprócz tego, że jest wąwóz, musi stanowić dojazd i do posesji, i do pól, prawda? Bo takie warunki stawia tutaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, gdzie te środki z tego ministerstwa są. Przyjeżdża komisja od wojewody, która kwalifikuje, prawda, drogę do dofinansowania. Wojewoda na tej podstawie wydaje opinię i dopiero wówczas możemy ubiegać się o dofinansowanie do 80%. Jest to korzystne. Z takich możliwości już tutaj ta gmina korzystała i wiele innych gmin na terenie tutaj Parku Kazimierskiego, Parku Krajobrazowego. Więc jak zrobimy sobie przegląd, to zakwalifikujemy. Też pojawiają się w ciągu, powiedzmy, roku, na skutek różnych zdarzeń, klęsk żywiołowych, też możliwości pozyskiwania środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Tam również jest do 80%. Na przykład, jeśli jest jakaś taka nawałnica, prawda, gdzieś tam na jakimś terenie, bo często nie cała gmina objęta, tylko jakiś fragment gminy, i tam zniszczy drogi i ewidentnie wówczas są zniszczone w efekcie tej nawałnicy, wówczas no, właśnie usuwanie tej klęski żywiołowej również można pozyskać pieniądze, ale też muszą być te warunki spełnione właśnie odnośnie numeru dróg. Są takie drogi bardzo problemowe w łąkach właśnie. One po wielkim deszczu stanowią później bardzo duże zagrożenie. Tak, tylko my musimy o tym wiedzieć, że w momencie, jak mamy jakąś nawałnicę, berbanie chmury, zniszczona jest droga, to przede wszystkim idzie komisja, wytypowana przez wójta komisja wybrana, sporządza protokół, zgłaszamy to do województwa, musimy mieć dokumentację i fotograficzną, opisujemy straty, szacujemy te straty i składamy taki protokół, wniosek właśnie o ujęcie to w planie finansowym na później ewentualne dofinansowanie usuwania skutków klęsk. Będziemy czuwać nad tym i to robić. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie ma, tak? Zatem przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. 6 radnych za pozytywnych. Kto jest przeciw pozytywnemu zaopiniowaniu projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Nie widzę. I kto się wstrzymał? Nie ma. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Tym samym przechodzimy do następnego projektu uchwały. Jest to w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi puławskiemu na realizację zadania pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2534L w miejscowości Karmanowice. I proszę o zabranie głosu również panią Beatę Gałę. Jest to kontynuacja działań Instytutu Sołeckiego w zakresie udzielenia dotacji dla podmiotowej dla zarządu dróg powiatowych. Zarządu dróg powiatowych na ich działania, na ich drodze. Kwota jest równa kwocie Funduszu Sołeckiego. Jakieś pytania? Ja mam pytanie, czy z tego Funduszu Sołeckiego w Karmanowicach nie powinna być opłacona część rachunku za energię zaświetlicza z wiejską? Bo w strażnicy się zrobiła chyba jednak ze strażnicy wiejskiej się zrobiła świetlica wiejska i tam są jakieś horrendalne kwoty za energię. Czy są już rachunki za
tego co wiem, to tam panie ze stowarzyszenia niewiele korzystały w tym roku z kuchni, na kilka imprez tylko i spisywały liczniki. A my o tych rachunkach za prąd rozmawialiśmy już w poprzednim roku budżetowym. Ja wiem, że uchwałą Rady Sołeckiej i zgromadzenia wszystkie pieniążki są przeznaczone na chodnik. No ale z tego co pamiętam w Karmanowicach ludzie mówili, że oni nie chcą chodników, mają inne priorytety. Tak i ja to potwierdzam, było to na ostatniej spotkaniu z panią kurator, gdzie pani no, mieszkanka wstała i powiedziała, że nie chcą po prostu chodników. Zresztą wczoraj bodajże też tu było wspomniane, że chodniki są niepotrzebne. Czy ja mogę coś powiedzieć? Ależ tak. Ponieważ jestem też sołtysem, proszę Państwa, o funduszu sołeckim decyduje zebranie wiejskie, tak? Było takie zebranie zorganizowane we wrześniu. Były propozycje mieszkańców różne, nie tylko chodnik, było też jakieś robienie obwodnicy i po prostu mieszkańcy za każdą propozycją głosowali. Ale my wiemy, jak wygląda taka procedura. Tylko tam się chyba sytuacja zmieniła troszeczkę w ciągu ostatnich miesięcy. No nie ma tej potrzeby chyba. Może trzeba zrobić nowe zebranie sołeckie i potwierdzić. Ale chodzi o to, wtrącę, ponieważ plan, który jest przyjęty, jest realizowany. Ja muszę powiedzieć, w tym roku jest to niemożliwe, ponieważ wniosek miał swój termin Funduszu Sołeckiego i musi być zrealizowany tak jak wpłynął, żadna zmiana nie wchodzi w grę. Zupełnie całkowicie, bo można zmienić w trakcie. Pani Renato, zgadza się, ale jeżeli zebranie wiejskie, jeżeli zebranie wiejskie decyduje, że chce te pieniądze przeznaczyć na dalszą budowę, na dalszy etap chodnika, czy ja mogę to podważyć i powiedzieć nie? No nie może pan. Nie. To jest tylko pytanie. Czy w danym momencie to zmieniło? My to po prostu musimy realizować. Nic takich informacji nie przekazywał, żeby coś się zmieniło. Jest większość, tak samo jak i tu, radni. Głosowano większością. To, co jest większością przygłosowane, przychodzi. Znaczy u nas jest wniosek po prostu Funduszu Sołeckiego. Jest obowiązujące. Ja rozumiem, może to do realizacji. Ja jeszcze sobie pozwolę wrócić, jak już tu pani przewodnicząca zaczęła temat wydatków na tą ochotniczą straż pożarną. Jest już takie zrobione podsumowanie tamtego roku, ponieważ ja o to poprosiłam. Z tym, że no, państwo radni jeszcze tego nie otrzymali. Ja może powiem, jakie to są sumy na poszczególne jednostki. I tak, Wąwolnica jest to 48 173 zł, Karmanowice 17 524 zł i 29 groszy, Łopatki 7534 złotych 23 grosze, Grabówki 2646 zł 94 grosze, Celejów jest to 8529 zł i 44 grosze, Rąbrów 10600 zł, Huta 3129 zł i 89 groszy, Bartłomiejowice 2808 zł 50 groszy i Zawada 1749 zł i 14 groszy. Mam tu tak podkreślone, powiem, na co najwięcej z tego idzie, idzie na energię, czyli i gaz. I tu powiem, że no, Wąwolnica, gdzie jest jednostka, wiadomo, każdy wie, czynna, Karmanowice pośród innych jednostek, wiadomo, prym. Powiedziałam, jest to w sumie 8217 zł i 88 groszy, czyli to o ile pamiętam, to jest coś więcej niż było w tamtym roku, tam było 7. Tak, i wtedy była burza. I wtedy była obietnica, że nie będzie wykorzystywany budynek nadmiernie do innych celów. A teraz mamy zwiększone wydatki jeszcze w tym roku dodatkowo. Ja rozumiem, że się robi zebrania i się organizuje referendum dwa razy. Ale proszę wziąć na siebie odpowiedzialność za to i rachunków nie przysparzyć gminie. Pani przewodnicząca, ja myślę, że to pytanie powinna pani skierować do prezesa, ewentualnie naczelnika straży, zorganizować z nimi spotkanie, a nie do mnie. Ja no tak będzie, jest pan sołtysem i radnym zarazem, więc musimy bardzo powiedzieć, co się w tym spotkaniu wezmę udział. Panie radny, powiem tak, ja już to przewidziałam i już myślałam o takiej komisji i na pewno
mogę obiecać, że będzie to ta komisja i to w najwyższym czasie. Ponieważ co jeszcze mogę powiedzieć? Mam też takie wykonanie wydatków ochotniczych straż pożarnych za okres od 1 stycznia 2016 do 22 lutego 2016. I tu za gaz w Karmanowicach już mamy 1828,45 zł. Za jaki okres? Od 1 stycznia do 22 lutego. Tak, tego roku. Tak jest szanowanie. Przy czym w obwolnicy mamy 0,00. Za gaz. Energia jest wąwolnica 789,98. Mamy do żywych. Tak, tak, ja mówię na ten moment, gdzie ja mam to jeszcze te dane, prawda? A energia 495,96 zł. A chciałem zapytać Pani Wójcie, czy Karmanowice, organizując dyskoteki, straż, no bo chcą w ten sposób pozyskać pieniądze na tą jednostkę, bo okna, na przykład strażnicy są wymieniane za pieniądze składkowe i za to, co im się udało zbierać. Czy ostatnio nie płacili za energię do gminy, nie wpływały pieniądze? Ale bardzo małe, bardzo niewspółmierne do tych kosztów, o których tutaj mówimy. Zwrot jest 140 zł. Zamknąć straż już. Także ja obiecuję... Chciałem jeszcze zapytać, bo w Celejowie też wiem, że tam straż nie jest taka prężna i też się nie spotykają ci strażacy codziennie. No a kwota też za energię jest 8 tysięcy. Skąd ta kwota? Młodzi się spotykają. Młodzi się spotykają. Młodzi strażacy. Na pewno oni mają swoją świetlicę zrobioną z sołeckich pieniędzy i młodzi się spotykają. Panie Robercie, to co Pan powiedział o zamknięciu straży, to jest wniosek formalny, tak rozumiem? Nie wiem, czy my mamy takie prawo, czy nawet wójt może zamknąć straż, no niech próbuje. Pytam, no bo Pan zgłosił taką propozycję. Nie no, najlepiej w Karmanowicach zamknąć szkołę, zamknąć straż, wziąć buldożery, zrównać z Karmanowice, zostawić się. W tym momencie mówię o straży, naprawdę, nie wychodzimy tu. Ale dobrze. Chcę się spotkać ze wszystkimi naczelnikami straży, wsiąść przy tym stole i też porozmawiać. Może faktycznie. W związku z tym zapytam jeszcze raz, czy to jest wniosek formalny Pana? Bo na przykład wiem, że kiedy zostało zrobione ogrzewanie, centralne ogrzewanie w świetlicy, wartość tego budynku też wzrosła, prawda? Więc mienie gminy też w jakiś sposób wzrasta. Dobrze, proszę Państwa, powiem tak, zostawimy ten temat. Czyli to nie jest wniosek formalny? Nie jest wniosek formalny. Dobrze, proszę Państwa, zostawimy ten temat na inną komisję. Na pewno wrócimy do niego. A czy temat wykorzystania energii, a nie funduszu sołeckiego, tak? Tak. I jeszcze temat przeznaczania konkretnych pieniędzy na konkretne cele, bo jeżeli jednostka nazywa się jednostką straży pożarnej, a pieniądze są wykorzystywane w zupełnie innym celu, to przekwalifikujmy budynki, przekwalifikujmy środki na to, co faktycznie tam jest. Jeżeli jest to świetlica wiejska, to miejmy to w rubryce świetlica wiejska. Wydawajmy pieniążki na świetlicę wiejską, a nie na straż, która praktycznie nie funkcjonuje. Mogę jeszcze raz, Pani Przewodnicząca? Proszę. Pani Przewodnicząca, mówi Pani, że część mieszkańców nie chce chodnika, to jest fundusz sołecki, że powinno być jeszcze raz zebranie. Przeanalizujmy na przykład fundusz sołecki po innych miejscowościach. Czy uważa Pani, że 3000 na festyn rodzinny, gdzie gmina nie ma pieniędzy, to mieszkańcy też są za tym, żeby taki festyn organizować? 3000? No zagłosowali za tym. No właśnie, ale też podejrzewam mi wszyscy. Dlatego i tutaj też nie zagłosowała i nikt do tego nie chce. Nie rozumiem tylko jednego. Dlaczego Pani Przewodnicząca podważa zebranie wiejskie? Panie Radny, ja nie podważam, ja tylko mówię o tym, jakie były głosy w trakcie ostatnich spotkań. Zrobimy tak, jak będzie w tym roku, we wrześniu, zebranie wiejskie w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego, ja poproszę sobie Panią zaprosić, żeby Pani porozmawiała z mieszkańcami i przekonała ich ewentualnie. Nie, ja nie będę przekonywać, bo to jest ich wola, ale oni właśnie zmienili zdanie chyba trochę. I tak, bo to jest, chodzi. Robert, widzisz, bo to wszystko zależy od tego, jak siedzimy i jak stoimy. No, bo na tym zebraniu w sprawie szkoły właśnie
mówili, że im drogi są niepotrzebne. To ja bym poprosił, żebyście Państwo ale do tych to osób, chyba chodziło o całą gminę, a nie o Karmanowice. No ale to jest zrobiony, chodnik jest robiony z funduszu Karmanowic. Przecież gmina tej złotówki nie dokłada. O co wam chodzi, ludzie? W Wąwolnicy w tamtym roku robiliśmy chodnik do cmentarza też z funduszu sołeckiego. W tym roku też jest projekt. Fundusz sołecki to są pieniądze gminy. No, ale dobrze, to decyduje o tym funduszu decyduje rada. Uchwała rady albo jest, bo niektóre gminy nie mają funduszu sołeckiego, ale pieniądze to są gminne. No to przecież możemy jako rada. Odzyskujemy, ale nie, to do kustosowania. Dobrze, proszę Państwa, mamy tutaj przedstawiciela mediów, w związku z tym myślę, że ten głos będzie słyszalny. Należy apelować do społeczeństwa, aby było bardziej obywatelskie, uczestniczyło w zebraniach wiejskich, zgłaszał propozycje realizacji funduszu sołeckiego, bo to jest nasz fundusz i tyle. Tak jest, przechodzimy do głosowania. Czy mogę prosić już o ciszę? Czy jeszcze pytania jakieś są, czy przechodzimy do opiniowania uchwały? Nie widzę. Zatem projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Puławskiemu na realizację zadania pod nazwą budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2534R w miejscowości Karmanowice. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. 6 radnych. Kto jest przeciwko pozytywnemu zaopiniowaniu? Uchwały nie widzę. Kto wstrzymał się? Nie widzę. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Proszę o ciszę. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Jest to w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Puławskiemu na realizację zadania pod nazwą przebudowa chodnika przy ulicy Bełżyckiej w ciągu drogi powiatowej nr 2235L w miejscowości Wąwolnica. Również proszę o zabranie głosu panią Beatę Gamę. Uchwała dotyczy pomocy finansowej dla drogi powiatowej, dla zarządu dróg powiatowych w celu wykonania robót budowlanych w ciągu ulicy Bełżyckiej. Jest to kwota równowartości funduszu sołeckiego. Czy jakieś pytania? Kwota jest zarząd dróg powiatowych. Czy jakieś pytania od radnych w tej kwestii? Nie widzę. Pani chciałam zapytać, czy nie ma sołtysa z Wąwolnicy, czy wszyscy mieszkańcy Wąwolnicy też byli za tym na głosowanie, żeby tą kwotę przekazać na budowę chodnika? Odpowiadam panu na pytanie. Było 20 kilka osób na tym zebraniu. Wszyscy się zgłosili do głosowania. Wszyscy byli jednomyślni i przez ostatnie półtora roku nigdy, nigdzie nie słyszałam, że to jest niepotrzebna inwestycja. I tyle w tym temacie. Ja może tylko przypomnę, że ta dyskusja się wiązała dlatego, że właśnie takie głosy się w Karmanowicach pojawiły i to tylko na tym tle o tym rozmawiamy. A koszty związane z jednostkami Straży Pożarnej budzą emocje, duże emocje i proszę się nie dziwić, bo jeżeli jednostka jest aktywna, to logicznym jest, że te środki idą i muszą być większe, natomiast jednostki nieaktywne albo mało aktywne, mówię o wyjazdach w tym momencie, no zawsze będą budziły te kontrowersje, także proszę się nie dziwić. A jeszcze odniosę się do tego, panie Robercie, odnośnie tych głosów dotyczących chodnika. Ja osobiście też słyszałem na spotkaniu, chociażby ostatnim, gdy wstała mieszkanka, ale wyraziła głośno swoje zdanie, że nam, cytuję, nam chodniki są niepotrzebne. To było w kontekście oczywiście obrony racji związanej ze szkołą. Był tylko jeden mieszkaniec, mieszkanek nie było. Ja nie mówię o czasie. My cały czas odnosimy się do... Ale panie wójcie, był pan na zebraniu? Był pan na zebraniu w Karmanowicach? Byliśmy. Tak. I słyszałem głosy. Było kilka propozycji, na co ten fundusz przeznaczyć? Panie Robercie, ale niech pan posłucha. Pojawiły się takie głosy, stąd też taka dyskusja się tutaj wywiązała. W Wąwolnicy dyskusji o zdjęciu chodnika z planów nie było. W Bartłomiejowicach, w Łąkach,
nie wiem, w łopatkach, w celu, ja nie przypominam sobie takich głosów. W związku z tym ten temat został podniesiony. Ja nie widzę problemu, gdyby ta osoba przyszła do mnie i powiedziała: panie sołtysie, chcę, żeby pan zorganizował zebranie jeszcze raz, żebyśmy przedyskutowali te pieniądze, czy mamy pójść na chodnik, czy na coś innego. Ja bym zorganizował takie zebranie, przyszliby mieszkańcy. Znowu by się wypowiedzieli. Ja jeszcze raz powtarzam, z czego się wziął ten głos. Z tych słów po prostu, pokrzykiwania, pokrzykiwania, do czego już przywykliśmy przez ostatnie pół roku. Każdy argument jest dobry, dopóki jest nośny. A reszta się nie liczy. I tyle. Jeszcze bliżej końca, jeszcze żeśmy nie przypomnieli. No wiesz, że będą kolejne spotkania. Moje zdanie jest takie, żeby tego Funduszu Sołeckiego nie ruszać, dlatego że został on rzeczywiście przecież został on przydzielony przez mieszkańców, natomiast trzeba się... Tutaj nie ma co o tym dyskutować w mojej ocenie, bo mieszkańcy podjęli decyzję, że są tego podnika. Ja to rozumiem, natomiast druga strona medalu jest taka, że te koszty w OSP są po prostu bardzo, bardzo, ale to bardzo duże. Ale trzeba ten problem rozwiązać. OSP to jest OSP, a Fundusz Sołecki to jest Fundusz Sołecki. Wszystko się zgadza, tylko wszystko się odbywa na jednym sołectwie i dlatego o tym mówimy, tak? Co prawda są to dwa budżety dla was, ale z nas, że tak powiem, idzie to z jednego worka i musimy o tym pamiętać. I w tym momencie mamy sytuację taką, że mamy Fundusz Sołecki na poziomie nie... Pamiętam chyba około 17 tysięcy i koszty OSP również 17 tysięcy. W związku z tym trzeba się mocno zastanowić, jak ten problem rozwiązać. To wszystko. Dziękuję. I czy jeszcze pytania związane z projektem uchwały, który dotyczy tym razem chodnika, ale przy ulicy Wałżyckiej? Nie ma, tak? Proszę państwa, więc tak, przechodzimy do opiniowania. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Pułowskiemu na realizację zadania pod nazwą przebudowa chodnika przy ulicy Wałżyckiej w ciągu drogi powiatowej numer 2235L w miejscowości Wąwolnica. Kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. 6. Kto jest przeciwko pozytywnemu zaopiniowaniu projektu uchwały? Nie widzę. Kto wstrzymał się? Nie widzę. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Tym samym przechodzimy do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Puławskiemu na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej numer 2552 Wąwolnica Powiatowa. Proszę o zabranie głosu panią. Jest to udzielenie pomocy finansowej na realizację nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi powiatowej Wąwolnica Poniatowa. Na tym odcinku od Kremla do tych odcinków do granic powiatu. 20 tysięcy z naszej strony, zarząd powiatu zobowiązał się w planach, że będzie naprawa nawierzchni i planowana jeszcze na tych odcinkach, których w tym momencie nie ma, bo tam środkowy odcinek już wyremontowany. Dodam tylko, że te 20 tysięcy mamy zaplanowane też w tym załączniku dotacyjnym, który państwowaliśmy. Propozycja powiatu była do jednego z tych dwóch odcinków. Jeżeli chodzi o naszą partycypację na poziomie 150 tysięcy, do drugiego odcinka dłuższego nie dostaliśmy propozycji, ale można było się spodziewać, że ta partycypacja byłaby większa. Ja jeszcze dzisiaj będę ze starostą rozmawiał na temat tego, bo to jest, kolejność jest taka, my podejmujemy uchwałę, zarząd również podejmuje decyzję, jeżeli chodzi o tą inwestycję, no i realizacja, jeżeli dobrze pójdzie na przełomie września, października, myślę, że jest bardzo, bardzo realne. No i oczywiście dla nas bardzo korzystna, bo patrząc na to, jaką dostaliśmy propozycję, a jaki wkład własny będziemy mieli, to uważam, że dzięki dobrej współpracy z powiatem taką robotę drogową, dużą inwestycję drogową przeprowadzimy. Zawsze było 50 na 50. Ale jak widać, udaje się to robić, tak jak przy chodniku na ulicy Kębelskiej do cmentarza również te pieniądze były większe, także podkreślę jeszcze raz, dobra współpraca z powiatem owocuje tym, że mając albo nie dysponując wielkimi środkami, możemy robić dużo, dużo większe inwestycje, jakie moglibyśmy sami udźwignąć. Mhm. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Pan radny? Nie. O porozumienie pytam. Nie widzę.
widzę, żeby były jakieś pytania. Dziękuję bardzo i przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Puławskiemu na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 2552 Lwowolnica Poniatowa. Kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. 6 radnych za. Kto jest przeciwko pozytywnemu zaopiniowaniu projektu uchwały? Nie widzę. I kto wstrzymał się? Nie widzę. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Następnym projektem uchwały jest to w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowania odpadów komunalnych. I proszę tu o zabranie głosu pana Pawła Okonia. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości w porządku w gminach dodała do artykułu 6r ustęp 3d, który stanowi, że w uchwale tejże określone sposoby zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierający odpady. Tak więc w tym projekcie uchwały dołożyliśmy, sprecyzowaliśmy właśnie ten sposób zgłaszania tych reklamacji przez mieszkańców, a ponadto częstotliwość zbioru odpadów komunalnych musiała być zaopiniowana przez Państwowy Inspektorat Sanitarny. Taką opinię otrzymaliśmy, opinię pozytywną otrzymaliśmy od Państwowego Inspektora Sanitarnego, że częstotliwość zbioru odpadów jeden raz w miesiącu na terenie gminy Wąwolnica jest odpowiednia. Poza tym istotnych zmian w tym projekcie uchwały nie było w porównaniu do uchwał, które uchylamy. Pytania? Coś pan ma wyjaśnić? Czy... Uchwała oczywista. Oczywista, tak? Dobrze. Zatem przechodzimy do opiniowania. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za umieszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi. Kto z radnych za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. 6 radnych. Kto jest przeciwko pozytywnemu zaopiniowaniu? Nie widzę. I kto wstrzymał się? Nie widzę. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Następny projekt jest to w sprawie uchylenia uchwały nr 22/131/13 Rady Gminy Wąwolnicy z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 278 położonej w Celejowie stanowiącej imienie gminy. I również proszę o zabranie głosu panu Okonia. To znaczy tak, tutaj ten temat konsultowałem z panią mecenas, ponieważ w 2013 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działeczki tej 278 w Celejowie. Natomiast później po podjęciu tej uchwały wpłynęło do Urzędu Gminy pismo pana Dziekanowskiego, który miałby nabyć tę działkę, że odstępuje od przedmiotowej umowy. Tak więc tu, tak jak wspomniałem, po konsultacjach z panią mecenas jest konieczność uchylenia tej uchwały, żeby ta działka została w sposób gminny. Aczkolwiek tutaj uchwała, że pan wójt jeszcze może powiedział, jakie ma plany z tą działką. Więc tak, myśmy rozmawiali o tej działce, dyskutowaliśmy. Myślę, że każdy wie, o którą działkę chodzi i pamiętacie tą dyskusję. Z jednej strony, w mojej ocenie, dobrze by było tą działkę zachować na terenie gminy Wąwolnica, zwłaszcza, że jest to na terenie Celejowa, który głęboko wierzę, będzie się rozwijał i to w najbliższych latach bardzo, bardzo szybko i dynamicznie.
Natomiast druga strona medalu jest taka, że musielibyśmy znaleźć na to środki. Pani skarbnik, czy pani przewiduje na tą chwilę takie środki, abyśmy nabyli to działo? Bo to jest kwota, na dany moment nie mamy, z tego co pamiętam, 25 tysięcy, tak? Dobrze mówię? Tak, tak, tak. Z naszej strony 25 tysięcy. Tam było tak, żebyśmy mówili o tych kwotach. 25 tysięcy, którą pan płaci jako przedpłatę, pani tutaj, tak? Projekt przedpłaty, 10 tysięcy złotych pan płacił, no a teraz, żeby ją odzyskać, musielibyśmy płacić 25 tysięcy, tak? Nie mógł płacić. To nie ma zapłacić, tak? No warto działać, a teraz kosztury są? 30 kilka tysięcy. Czy moje zdanie, że tak, ja osobiście wolałabym, żebyśmy wystawili do sprzedaży, które by nam wydały pieniądze na inwestycje, ale to tylko moje zdanie jest tak, proszę, żeby nie było. Ale ten pan już zdecydował się, że on to znaczy on tak jakby to pozostawił nam decyzyjność. Jeżeli będziemy, jeżeli uznamy, że ta działka jest dla nas, zakup tej działki jest korzystny. Ja uważam, że jest korzystny, tylko trzeba po prostu mieć na to pieniądze, mówiąc krótko. Mieć nieruchomość, a nie mieć nieruchomość zawsze stawia nas lepszej. 25 tysięcy. 10 tysięcy wpłacił, a 25. Ale to było zaliczkowo? To było zaliczkowo. No, nie wartość tej całej działki. Ja wiem, a to dlaczego 25 konkretnie? Znaczy, ja nie wiem, czy to będzie jeszcze rzeczoznawca, wycena aktualna, to może być więcej, według mnie. Że przy każdej sprzedaży jeszcze jest zawsze aktualna wycena. Słuchajcie, zawsze możemy tą sprawę jeszcze przeanalizować, tak? Możemy tą sprawę jeszcze przeanalizować. Na pewno trzeba będzie ją jeszcze potem dyskusji. I przemyśleć dobrze, bo to jest wydatek z jednej strony. Z drugiej strony. To ja tak uważam. No, mimo, że nie mamy może tych środków w tym momencie, no to może warto się zastanowić nad tym, żeby jednak tą nieruchomość uzyskać, ale mówię, no trzeba znaleźć na to środki. Zawsze na tej działce coś można w przyszłości zaplanować, czy jakąś nieruchomość gminną, czy jakiś, powiedzmy, sprzęt, czy przyłącza, czy różnego rodzaju rzeczy, które, no wiadomo, możemy tam wykorzystać to. Panie Wójcie, tą decyzję należy podjąć i zrobić coś. Pan co najmniej rok już się tutaj pojawia temat i w końcu jakiś proces będziemy mieli w związku z tym. Czy jutro będzie pani mecenas na sesji? No bo my de facto chcielibyśmy ją nawet sprzedać, tak jak była ta warunkowa umowa sprzedaży, którą zawiesił z panią Grzybowską i po prostu gmina, przejmując tą działkę, biorąc we władanie, no przejmuje razem z całym bagażem, czyli ktoś po prostu rozpoczął proces sprzedaży i gmina musi teraz ten proces zakończyć. Bo na przykład, czy my możemy sprzedać tą działkę komuś innemu niż ta osoba, która jest zawarta w umowie? Czy najpierw musimy rozwiązać z tym panem umowę, żeby ją sprzedać? Najpierw musimy odstąpić od umowy tej warunkowej. Do tej sztaby z panem się... Ale wiem, że jak rozmawialiśmy w ubiegłym roku o tej działce, to była kwota, że to 10 tysięcy mieliśmy zgłosić. Tak, bo to chyba 25 tysięcy to było, że pan Dziekanowski nam dopłaca. Żeby wziąć na własność. Słuchajcie, ja mam propozycję, jutro będzie pani mecenas, to ona... Czyli przynieśmy to na jutro. Był taki wniosek, żeby przegłosować, że... No sprawa tej działki już się ciągnie, tak jak pani przewodnicząca mówi, to już parę lat się ciągnie. No, nam to się tutaj nie skończyło to jakimś... No, ale skoro mamy uchwałę, to znaczy, że jest podjęta jakaś decyzja, w którą stronę to zmierza. No właśnie, dokładnie. Tak? Tak. No to... Wprowadzamy uchwały i nie wiemy, po co je wprowadzamy. Dlatego dyskutujemy. Dlatego, że jedno rozwiązanie jest dobre i drugie jest dobre na swój sposób. Tak? Z jednej strony potrzebujemy środków finansowych, a z drugiej strony
A ja mam jeszcze pytanie. Ja wam przeczytam, proszę Państwa, uchwałę, którą uchylamy, tą uchwałą. Uchwała Rady Gminy Bąbolnica z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 278 położonej w Celejowie stanowiącej mienie gminne. Rada Gminy uchwala, co następuje. W 2013 roku, czyli poprzednia rada. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Bąbolnica położonej w miejscowości Celejów, nabytej w drodze spadku po pani bez nazwiska, tak, w związku z wykonaniem warunkowej umowy sprzedaży zawartej przez spadkobiercę 16 września 2009 roku. Proponowana do zbycia nieruchomość stanowi działkę numer 278 i posiada powierzchnię 1,31 hektara. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bąbolnica. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czyli to została podjęta decyzja o sprzedaży, a teraz mamy podjąć decyzję o cofnięciu umowy sprzedaży. Póki jest niecofnięta, obowiązuje. Tylko że w tej chwili obecnej pan, który w umowie zadeklarował chęć kupna tej działki, w tej chwili już jej nie chce. Ewentualnie chce ją kupić, ale nie za takie pieniądze, która opiewała. Ale on jej nie chce w wyniku obstrukcji działania jakichś osób odpowiedzialnych za to. Skoro sprawa jest sprzedaży 2013 rok, teraz mamy dzięki Bogu 2016. Jest niezrealizowana. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bąbolnica. Na tamten czas był inny wójt. Ale musieliśmy za poprzedniej rady sprzedać tą działkę temu panu. Tylko ten pan się wycofał. No a kiedy się wycofał? Panie Pawle, od kiedy toczy się ta cała sprawa, postępowanie? Znaczy pan Dziekanowski. Były pisma kierowane do pana Dziekanowskiego o wykonanie tej umowy? Były. Umowa sprzedaży warunkowej z panią Grzybowską była w 2009. Pismo do pana wójt gminy Bąbolnica 9 września 2013 roku zwrócił się do pana Dziekanowskiego z pismem, żeby sprecyzował, czy jest zainteresowany finalizacją tej umowy. W odpowiedzi ten pan pismem z dnia 16 września 2013 roku poinformował, że odstępuje od tej umowy i prosi o zwrot tych pieniążków, które płacił przy podpisaniu umowy warunkowej. 10 tysięcy. I dlaczego to wtedy nie nastąpiło od razu? Od 2013 roku, teraz mamy 2016. To znaczy, powiem tak, wtedy nie zajmowałem się nimi gminy. Nie mogę odpowiedzieć, dlaczego nie zostało to zrealizowane. To może pani sekretarz powie, dlaczego nie zostało to. Nie wiem, był pan zainteresowany, prowadził rozmowę z panem, bo ten nie na forum publicznym, także nie wiem. Czyli nikt nic nie wie. No ale dobrze, jeżeli jest to pismo, że ten pan chce zrezygnować i chce tylko 10 tysięcy, no to mu zwracamy 10 tysięcy. I działka do nas. To dlaczego 25 mamy wracać? Nie, 25. 25 to będzie chyba on miał dopłacić, gdyby zupował on. Dajmy mu 10, sprzedajmy mu działkę za 100 tysięcy i tyle. Ale jeszcze pan mówił, panie wójcie, że ten pan się zgadza na wszystko, co my chcemy. No to więc w końcu on się określił konkretnie. Czy w ogóle ten pan zgadza z panem, panie wójcie? Proszę, słuchajcie, z tego co ja, tak, bo te liczby tutaj różne występują, z tego co ja sobie teraz przypominam, to sytuacja jest taka, że jeżeli płacimy 10 tysięcy, no to działka przejdzie na gminę Bąbolnica. Jutro jeszcze będzie pani wesela do szczegółów. Jeżeli tak to wygląda, no to myślę, że nie ma co rozmawiać tutaj już dalej ciągnąć tej sprawy, tylko po prostu odkupić to już działkę i koniec. Bo za 10 tysięcy no, nieruchomość uzyskać w takiej lokalizacji, no to wiadomo, że jest to bardzo korzystne. Ta kwota 25 tysięcy pojawiała się w drugą stronę. Tak, właśnie, dlatego przypomniałam. No to już jest sprawa, która właśnie ciągnie się.
Którego 2000? No ale też pan na przykład jest tu w kontakcie jakoś z gminą, czy on wyjechał, czy on tu jest? On jak wyjeżdża za granicę, tak. Także on dwa razy do roku tutaj jest, pojawia się i już. No ale to może jakby się pojawił, to niechby rodzina zmobilizowała go do. A zaraz, jeszcze jedno. A czyja to jest własność oficjalnie? Na papier. Gmina Wąwolnica jest. Właściciel, to jest tak, że tak? Postanowieniem sądu była spadek. Sytuacja jest taka, że pani Grzybowska. Ja wiem. Pani podpisała z panem umowę przedstępną. W międzyczasie nastąpił zgon. W związku z tym myśmy tak jakby. Ona nie miała żadnych spadkobierców, przejęliśmy tą działkę. No i formalnie właścicielem jesteśmy my w tym momencie. Weszliśmy w miejsce tej osoby z przedmiotem. Ale do formalnej sprawie stało się zadość, to w tym momencie powinniśmy zwrócić panu tą kwotę. Tak, i mamy działkę. Także działka jest nasza, tak czy inaczej. Tak. Mamy oddać 10 tysięcy. Tak. Ale wydaje mi się, że pan może się nie zgodzić na 10 tysięcy. A dlaczego nie? Ale on ma to już na to ile lat? Ale on już, i nie odbiera. Tak już na umowę. Nie, na to jest mienie gminy. Nie, to jest mienie gminy. My tu więcej nie dostaniemy. Na zbycie uchwała nasza, ale czy oni podpisali umowę? No my nie wiemy. A czy my na przykład nie możemy pójść do sądu, że niech płaci taką kwotę, jak zadeklarował w umowie? A dlaczego mam płacić taką? Pani sekretarz, niech pani się. Ja myślę, że poczekajcie państwo do oficjalnej opinii prawnej. Będzie jutro pani mecenas, wyjaśni państwu wszystkie wątpliwości. I nie można odbywać do momentu, kiedy osoba prowadząca, już znająca temat, po prostu państwu nie wyjaśni. A, jeszcze chciałem zapytać pani Pawła, czy ta korespondencja to jest tylko z tym panem, czy on ma swoje biuro? Przez biuro. To znaczy wcześniej, przed tym ostatnim pismem, o którym wspomniałem, wcześniej było przez biuro jakieś prawnicze też. Czyli teraz to już tylko. Tak, ostatnie pismo było od pana osobiście, natomiast wcześniejsza korespondencja była za pośrednictwem jakiegoś tam pana prawnika. To taki rozwój zdarzeń kończy się właśnie tym, że zaczyna się rozmawianie obywatela z urzędem przez prawników. To znaczy od samego początku to chyba było przez prawników. Tak, pierwsze pismo bodajże to z tego co pamiętam, że w 2009 roku było przez już pana prawnika. No dobrze, ale na przykład czy w tej umowie warunkowej było określony też na przykład termin, do jakiego zostanie to zrealizowane? Nie odpowiem na to na chwilę obecną. I umowa jest dostępna głównie w dokumentach. Słuchajcie, mam propozycję. Jak będziemy robić tą komisję może. Uchwała Rady mówi jasno, że powierza się wykonanie uchwały wójtowi i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To był wyznacznik dla wójta, co wójt ma zrobić. A co zrobił, nie wiemy, bo nikt tego nie wie. Może się dowiemy od prawnika. W związku z tym ja powiem tak, moje jest pytanie takie do radnych. Padł wniosek, żeby przenieść to na jutro. Przenosimy? To jest z państwa, głosujemy nad przeniesieniem, czy... Może proszę. Ja bym chciał, jak jutro będzie pani mecenas, żeby... Tyle moje pytanie jest takie, kto z radnych jest za tym, aby przenieść ten punkt na jutrzejszą sesję? Proszę o podniesienie ręki do góry. 6 radnych za. Kto wstrzymał się? Zatem ten punkt naszego posiedzenia jest przeniesiony na dzień jutrzejszy na sesję. Tym samym, proszę państwa, zbliżyliśmy się do końca. Dziękuję zebranym za przybycie i zamykam posiedzenie komisji. A ja jeszcze jedno. Jeszcze pytanie pani przewodnicząca. To miało być na komisji do spraw społecznych. Aha. Proszę bardzo. Zatem dziękuję zebranym za przybycie i zamykam posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji, Gospodarki i Komunalnych. Dziękuję bardzo.